Smak Karmelu, podcast karmelitański. Witajcie w naszym podcaście. Z tej strony ojciec Marcin Fizia. Witamy oczywiście w naszym studio Ojca Marcina Wojnickiego. Witamy również. I dzisiaj naszym gościem jest brat Tomasz Kozioł. Brat Tomasz Kozioł jest konwentualnym w naszym klasztorze w Czernej. Witamy go serdecznie. Witam. Brat Tomasz jest z wykształcenia polonistą, jest autorem naszego codziennika, który pojawia się na naszym portalu karmel.pl, autorem wielu książek i literatury pobożnościowej, a w Czernej zajmuje się m.in. oprowadzaniem pielgrzymek i jest takim specjalistą od historii naszego klasztoru i historii życia jednego z naszych współbraci. O którym chcieliśmy właśnie dzisiaj porozmawiać, a mianowicie mówimy tutaj o świętym Rafale Kalinowskim, świętym Rafale od świętego Józefa. Więc może na sam początek takie bardzo proste pytanie: kiedy i gdzie urodził się Rafał? No, Rafał urodził się, to jest znaczące też właśnie po powstaniu. Listopadowym 1835, kiedy to jego rodzinne Wilno, bo urodził się w Wilnie w cieniu Ostrej Bramy, co jest też bardzo ważne, tam jego ojciec był organistą przez jakiś czas. Wilno dotknęły represje popowstaniowe. No, w takiej atmosferze urodził się, wychował właśnie Rafał Kalinowski. Często mówi się, że oby żył w ciekawych czasach. No, w takich czasach też żył Rafał Kalinowski, w czasach trudnych. Ten trud dotknął samo miasto Wilno, ale czy ten trud dotknął również bezpośrednio rodzinę Rafała? No, dało się to odczuć tę atmosferę, która oczywiście udzielała się rodzinie, ale z drugiej strony atmosfera patriotyczna religijna bo w takiej też atmosferze przyszedł na świat, wychował się Rafał Kalinowski, przeniosła się do domów i jego środowisko rodzinne, w którym się wychował, właśnie można powiedzieć, że było bogate w taką atmosferę, właśnie patriotyczną, religijną. Chociaż mówi się też Trochę uśmiechając, że mówienie o tym, że Wilnianin, Polak, Litwin jest patriotą, jest człowiekiem wierzącym, jest maryjnym, no to jest. Wręcz slogan i naiwne, bo jako Polak, Wilnianin musiał być taki. W takiej atmosferze wzrastało całe Wilno, w takiej atmosferze wzrastał Rafał Kalinowski. Przypomnijmy, że jego ojciec, wykładowca na Uniwersytecie Wileńskim, uniwersytet został zamknięty. Więc ta atmosfera no, siłą rzeczy do domów się przeniosła. Ile rodzeństwa w ogóle miał Rafał? U, Rafał miał dużo rodzeństwa przyrodniego, szczególnie, bo matki właściwie to nie znał. Mama zmarła właśnie po urodzeniu Rafała. On rzadko o niej też w listach wspomina, czasem prosi o mszę w jej intencji. Bardziej wspomina Wiktorię, czyli drugą żonę Andrzeja właśnie Kalinowskiego. To jest siostrę mamy, bo tutaj mamy taki przypadek, który też wpłynął na życie Rafała. Oczywiście Wiktoria Kalinowska później miała wyjść za Józefa Ignacego Kraszewskiego, pisarza Kogoś sławnego, słynnego. A mimo to wybrała Andrzeja Kalinowskiego, bo on potrzebował no, opiekunki do swoich dzieci. Widział, że sytuacja jest trudna w rodzinie. Więc dla Józefa była taka informacja, że dla miłości trzeba wszystko poświęcić że miłość prawdziwa kosztuje. I oczywiście. To zachowanie bardziej Wiktorii wpłynęło na Józefa Kalinowskiego. No i oczywiście nie zapominajmy o trzeciej już żonie Andrzeja Kalinowskiego, właśnie Zofii Putkamer-Wereszczakównej, do której też, no, tej córki wzdychał Adam Mickiewicz, czyli w takiej atmosferze bardzo romantycznej, patriotycznej. Literatury narodowo-wyzwoleńczej też w takiej atmosferze upływało życie i dzieciństwo Rafała Kalinowskiego. Zofia była kilka lat tylko starsza od Rafała. On oczywiście poważnie ją traktował, ale to, co robiło na nim wrażenie, to religijność właśnie Zofii. Czyli z jednej strony mamy tutaj patriotyzm ojca, zachowanie wiktorii. Która właśnie dla miłości, dla wyższych celów potrafiła poświęcić miłość Kraszewskiego. No i wiadomo, mamy Zofię, która, której religijność bardzo wpływała na Józefa Kalinowskiego. Czyli możemy powiedzieć, że Józef Kalinowski później właśnie Rafał Kalinowski już w zakonie, ale możemy powiedzieć, że to jego dzieciństwo i czym w tym dzieciństwie był osobą bardzo blisko kościoła i taką żywowierzącą. Tak, oto starały się również Nianie, a właściwie to znana jest jedna tylko Niania, bo tak jak powiedziałem, była to zubożała szlachta i nie stać było na najęcie większej ilości służby. Ona na przykład chodziła do niego z nim, z małym Józefem, do kościoła świętej Trójcy. Tam modliła się przy relikwiach męczenników. Właśnie unickich, czy też opowiadała mu o nich, też szła z nim na spacer na górę Trzech Krzyży, to, upamiętnienie, to było upamiętnienie męczeństwa tych właśnie Unitów. No to w Józefie była, rodziła się chyba taka myśl, że właśnie dla Boga, dla miłości. Warto wszystko poświęcić i nieraz trzeba poświęcić, i to ten aspekt jego duchowości, ofiarowania, poświęcenia jest bardzo żywy. I nie zapominajmy, że to jest atmosfera po powstaniu listopadowym, więc no do ofiarowania wszyscy coś tam ofiarowali, cierpieli z tego powodu. Będąc przy tym wątku religijnym, może taki mały skok naprzód, ale na razie pytałeś, Marcin, o to życie religijne na początku. Jest też naturalne, że dzieci przejmują po prostu to życie religijne, które dzieje się w domu, i dopiero gdzieś później przychodzi ten moment, kiedy konfrontują się z własnym wyborem, czy to jest faktycznie coś ich, czy raczej się od tego dystansują. Wiemy, że w przypadku Rafała ta religijność dziecięca nie została zachowana na zasadzie, że jego późniejsza droga, późniejsza świętość to był taki stały, ciągły rozwój tego, co jako dziecko wyniósł z domu. Tam też jest moment mocnego religijnego kryzysu. Oczywiście, jeszcze mamy przed sobą pytanie o wykształcenie Rafała, więc myślę, że też warto Tomek, żebyś o tym parę zdań wspomniał, ale chciałem już skierować uwagę na ten moment, kiedy Rafał wiarę traci, a przynajmniej przechodzi religijny kryzys i tego momentu, żeby dość mocno dotknąć, co tam się wydarzyło, że w Rafale ta wiara, którą wyniósł z domu religijnego. No właśnie co się z nią stało, czy ona wygasła, czy przechodziła przez jakiś kryzys. Jak w dzisiejszych kategoriach byśmy Rafała określili, czy on był niewierzący, czy może niepraktykujący. No właśnie, jeżeli chodzi o, jeszcze wróćmy do atmosfery, właśnie w domu rodzinnym, bo jakżeście powiedzieli, tam się kształtuje właśnie pierwsze wyobrażenie Boga, bo tak naprawdę na wychowanie Rafała Kalnowskiego, patrząc, to miały wielki wpływ kobiety. Oczywiście miał braci, Gabriela Wiktora, ale tak naprawdę oczywiście ta Klementyna Szaniawska, babcia Bunia i tak dalej, w Musiczach często cała rodzina właśnie tam spędzała wakacje, ale ojciec, no czyli ta miłość ojcowska, wymagająca, co się też podkreśla, no... Też miała wpływ na Rafała. Chociażby to, że tak jak powiedziałem, Uniwersytet Winański, gdzie Andrzej był wykładowcą, jego ojciec został zamknięty, więc Andrzej Kalinowski udzielał korepetycji w domu. I oczywiście to był też jego źródło dochodów, ale bolał nad tym, że wiele młodzieży nie stać na naukę. Więc udzielał tych korepetycji za darmo tym, którzy, których było na to nie stać. Więc to dla Rafała. A czyli też był bardzo, bardzo religijny. Często widział tego zaproce, zapracowanego ojca, musząc, który musiał dbać o rodzinę no, klęczącego, modlącego się, bardzo tak można powiedzieć, kontemplacyjnie. Mimo, że w takiej rodzinie, w takiej atmosferze Rafał się wychował, dlaczego ten wiarę utracił? To się już zaczęło tak naprawdę w chorych orkach, no atmosfera, która tam panowała. W Chorychorkach, czyli w miejscu, gdzie Rafał wtedy się uczył. Tak, tak. Tam, gdzie ze swoim bratem Wiktorem wyjechali, to była szkoła rolnicza. Atmosfera była powiedzmy letnia. Nie było stałych form pobożności, tam nie, praktyko, nie praktykowano, nie przywiązywano do tego wagi. I Rafał, no uległ tej atmosferze, oczywiście to pogłębiło się no, podczas studiów w Petersburgu. Tam trochę zachłysnął się życiem Petersburga, był człowiekiem inteligentnym, światłym, ulubieńcem salonów petersburskich. I tamtą wiarę, no, czy utracił całkowicie głód religii, głód, Boga, no, obudził się w nim. Widział, że to, co światowe, te salony, przyjaźń, koleżeństwo, to nie wystarczy, czegoś mu brakuje. Zaczęła odzywać się w nim taka pustka. Znany fakt, że wstępuje do kościoła, właśnie w Petersburgu, szuka spowiednika, właśnie klęka przy pustym konfesjonale. No, i wychodzi z płaczem, nie ma spowiednika. Często się w biografii mówi, że a, no nie dojrzał do spowiedzi, chyba, bo zamiast poszukać spowiednika, no to odszedł zapłakany. No mówię, no trochę mu się udzieliła ta atmosfera Petersburga. To niejako kontynuacja była tej całej atmosfery w chorych orkach. Ja nie powiedział, że on utracił wiarę. On był bardzo człowiekiem wrażliwym. Ja czytając jego wspomnienia z Petersburga, a to tak, taka myśl się we mnie zrodziła. Dzisiaj może mówi się, że dużo ludzi no, jest wierzących, niepraktykujących, że jakoś nie pogłębia swojej wiary. Co mają robić, żeby obudziła się w, nim, w nich taka myśl o Bogu, pragnienie Boga, pragnienie jakiejś transcendencji, czegoś więcej? Oczywiście zgubne dla człowieka jest na pewno samotność. Uciekanie w samotność, zamykanie się w sobie. Rafał Kalinowski kochał drugiego człowieka. To wychodzi od razu, w takiej atmosferze się wychował, tyle tego przyrodniego rodzeństwa. I on, to, to co, na co zwróciłem uwagę, czytając o jego życiu w Petersburgu, no właśnie, często chodził na różne bale, na, na salony petersburskie, chodził do teatru, chwali się rodzinie, że śpiewaczka Kozłowska pięknie wykonała jakąś tam arię, czy zaśpiewała coś. Czyli z jednej strony no, kultywował przyjaźń, kontakt z drugim człowiekiem. I również swoje pasje. Tam też był korepetytorem szlacheckiej rodziny. To, to, to dziecko było, to, to rodzeństwo, właściwie nie zainteresowane nauką, ale on z dziadkiem tej rodziny grał w szachy. Bardzo lubił tańczyć. Rafał walca nie się chwalił, że dobrze mu się tańczyło, bo znalazł partnerkę i tak dalej. Czyli z jednej strony ta. Obojętność religijna, czy obojętność, no niepraktykowanie może, odejście od praktyk religijnych, ale z drugiej strony miłość drugiego człowieka. Mm. Ta obojętność religijna wydaje mi się tu chyba adekwatnym określeniem, bo rozumiem, że jest to inna historia niż chociażby Edyty Stein, gdzie Edyta w pewnym momencie swojego życia dochodzi do tego stwierdzenia, że no, Boga nie ma, tego w którego wierzyła jej rodzina i też te różne odejścia od wiary w jej rodzinie, u Rafała. Rozumiem, że takiego momentu nie było. Nie, nie, on, nie Wiara, religia cały czas jest gdzieś na horyzoncie, tylko Rafał po prostu osobiście się w to nie angażuje, tak jakby to było poza jego życiem, tym, tą przestrzenią zainteresowania. Tak, bo też nie zapominajmy, że Zofia Werszcza werszczakówna obudziła w nim religijność, kult serca Jezusowego, ale to były Praktyki religijne. To były praktyki, oczywiście. Zofia była głęboko wierzącą osobą. Ona sama mówi, że nie chciała mu się narzucać, no bo młodzieniec dorastający, jeżeli mu się coś nakazuje, no to tym bardziej się zbuntuje, więc ona się tak wycofała. No i właściwie jej przykład bardziej go pociągał. Ale właśnie te praktyki religijne, może natłuk tych praktyk. No Rafał jakoś nie uznał tego za swoje. Z drugiej strony no też atmosfera Petersburga była taka, jaka była. No i gdzieś osłabł Osłabła w nim religijność, w tym sensie praktyki religijne, taki autentyczny kontakt z Bogiem, bo on zaczął go poszukiwać w filozofii, chociażby uczestniczył w wykładach yy, Dominikanina, czyli chodził, szukał. Ale tak jak mówię, że te pragnienia religii Boga obudzi, obudziły w nim no, miłość do drugiego człowieka, to, że nie uciekał od drugiego człowieka, a będąc ulubieńcem salonów, zobaczył, że to życie takie. Płytkie po powierzchni to, to nie dla niego. On uciekał do swojego pokoiku w samotność, gdzie mógł poświęcić się lekturze. Już wtedy chyba sięgnął po świętego Augustyna, miał modlitewnik, który dała mu Zofia, więc Próbował wrócić, ale jakiegoś takiego wielkiego kryzysu u niego, zaprzeczenia obecności Boga, że Boga nie ma, no to nie u Rafała czegoś takiego nie widać. To powiedzieliśmy o tym, o tej historii jego życia z Bogiem, może jeszcze powróćmy do tych chorych chorek, tak? I powiedzmy jeszcze dla uzupełnienia, jak wyglądało jego wykształcenie, właśnie aż do przeprowadzki do, do Petersburga. No tej szkoły w Chorychorkach to nie ukończył. To był Instytut Agronomiczny, wcześniej kształcił się właśnie w Instytucie Szlacheckim. Tam oczywiście dbano o wychowanie religijne, te dzieci, ta młodzież. Uczestniczyła w rekolekcjach, we mszy świętej, więc rzeczywiście tam w tej religijności wzrastał. Natomiast jeżeli chodzi o chory chorki, no to wszelkie jakieś zapędy religijne, religijność była tam no, wyśmiewana, była napiętnowana w jakiś sposób, bo tam panowała taka antypolska atmosfera. No i wszelkie odczucia takie patriotyczne czy religijne no bo tak jak powiedziałem polak wilnianina no to idzie w parze i on i prawdziwy polak no nie może się wyrzec tego i nie, nie chciał wyrzec się Rafał Kalinowski no jeżeli to było tłamszone wyśmiewane to myślę że zachowanie Rafała tutaj jest godne pochwały on rezygnuje z hołoru ucieka, właściwie stamtąd rezygnuje z tej szkoły ku niezadowoleniu ojca. No on to chyba był pszczelarzem, tam też próbował <laughs> właśnie swojego szczęścia, ale z drugiej strony też no to, czego tam się uczył, nie za bardzo mu chyba odpowiadało, bo mówi się, że Rafał Kalinowski, mimo, że znamy go później jako powstańca wojskowego Sybiraka, to jakoś tak no nie był, nie za bardzo mu to szło, nie za bardzo był do tego przekonany, bo kiedy w Brześciu nad Bugiem tam budował twierdzę, czy nawet jeszcze w Chorchorkach tam troszkę ciesielstwa i stolarki zaznał, kiedy mu kazali ociosać no, jakiś pień, no to tak kierom romnął, że rozwalił sobie nogę. No, tak, Nie mówię. był to człowiek stworzony do pracy fizycznych. E, e, tak, no, no, Cho chociaż to... później życie i do tego go zmusiło. Ale to tak, tak do Syberii jeszcze dojdziemy. Do tego jeszcze dojdziemy tak, właśnie. Porządkując może jeszcze kwestię wykształcenia, żeby domknąć ten temat, co studiował w Petersburgu? No, na Mikołajewskiej kole, właśnie budowy kolei, drugi mostów i właśnie był budowniczym kolei. Czyli można powiedzieć, że był inżynierem. Inżynierem, inżynierem. Mhm. Mhm. Wracając do tego wątku religijnego, bo to przeplata się z jego studiami, wykształceniem. To dwa takie motywy, które toczą się równolegle. Wiemy już, że Rafał przeżył ten swój religijny kryzys, który no, jakby też nie jest niczym... Niezwykłym, wyjątkowym na tym, na tym etapie życia. Natomiast myślę, że ciekawe może być, co się stało, jaki impuls zadziałał, że Rafał jednak do wiary, do praktyki wiary wraca i to wraca w taki sposób bardzo zdecydowany i gorliwy. No tak, no tu właściwie można powiedzieć, że wraca do wiary. Czyli po 10 latach niepraktykowania, niespowiadania się, klęka przy kratkach konfesjonału. Co go do tego skłoniła, skłoniło? Miłość Bliźniego. Miłość Bliźniego, właśnie. Zaczęły się już represje, dlatego że Wilno ogarn ogarnęła już fala narodowo-wyzwoleńczych ruchów. Młodzież agitowała za powstaniem. I właśnie Rafał obserwuje jak tych powstańców wysyła się na Sybir i na Sybir ma trafić jego przyjaciel, serdeczny przyjaciel. I on na tę tułaczkę chce mu coś ofiarować, a jego siostra Masia miała krzyżyk z relikwiami. Chce mu właśnie podarować ten krzyżyk z relikwiami. No i prosi ją, żeby mu dała. No mówi dobrze, dam Ci, jeżeli ty przystąpisz do spowiedzi. Bo wiadomo, czasy są bardzo niespokojne. No, całe Wilno, Litwa, wszyscy szykują się do powstania. Może być różnie z Rafałem, no, każdy może zginąć. No i rzeczywiście on posłuszny jej, ale też tu widać, widać jego taką wrażliwość. No właśnie, on nie praktykował, ale przez to, no. Jego serce nie stało się kamienne, nie, nie, był to bardzo wrażliwy człowiek na takie subtelności, właśnie, że ten Bóg obecny w jego życiu, w jego sercu, no, dalej działał. Oczywiście łaska Boża jest, Rafał jest wrażliwy na nią, bo jest wrażliwy na drugiego człowieka i to myślę, że go uratowało. Uratowało jego e, religijność. No i ona mówi, że właśnie, jak przystąpisz do e, spowiedzi, no i klęka przy kratkach konfesjonału w Kościele Świętego Ducha, właśnie. E, u, jed, u ostatniego już misjonarza w Wilnie i spowiada się znacząca data, no 15 sierpnia, wielka uroczystość maryjna, on powie, że Maria nigdy z niego tego miłosiernego wzroku nie spuściła. No, Przypomnijmy, urodził się w cieniu ostrej bramy, ta Matka Boża miłosierdzia, ten jej wzrok matczyny zawsze czuwał nad Rafałem, i, ona, i on sam mówi, że to ona go przyprowadziła do kratek konfesjonału. No i co się wydarzyło przy kratkach konfesjonału, to tylko on wie i Bóg, jak łaska Boża głęboko w nim zadziałała. I rzeczywiście Rafał wraca do wiary, codziennie później uczestniczy we mszy świętej, przyjmuje komunię, co nie było częstą praktyką, nawet on. Jako karmelita, bosy, później siostry, karmelitanki, bose, czy tych, których spowiada, zachęca do częstej komunii świętej i spowiedzi, a dawniej no, to była praktyka, że trzy razy do roku. No i oczywiście gorliwie się modli. Czyli Rafał Kalinowski no, został złowiony na powrót przez Boga, odnaleziony przez Łaskę Bożą, która. Zaczęła w nim właśnie intensywnie teraz pracować. Mm -hmm. Ale nie jest to jeszcze happy end naszej historii. Tutaj historia dopiero zaczyna się komplikować. Więc wróćmy może z tej płaszczyzny wewnętrznej, religijnej na tą płaszczyznę taką biograficzną. I Rafał kończy studia, pracuje przez chwilę jako inżynier i co dzieje się z nim dalej. No chociażby ważny etap to jest praca w Brześciu Litewskim nad Bugiem, gdzie właśnie zatrudniony jest przy budowie twierdzy. Oczywiście tam wykorzystuje te chwile samotności. Tam jest skazany wręcz na tych bagnach na samotność, więc Sięga po wyznania świętego Augustyna. Dużo się modli. Czyta modlitewnik, który ofiarowała mu Zofia. Czyli ta samotność na niego wpływa bardzo pozytywnie. Sam się chwali, że no, przez tę samotność widzi u siebie postępy i dużo ta samotność sprawiła w nim. To, że mógł się rozwinąć, właśnie jeżeli chodzi o cnoty ludzkie, chociażby, ale też nie zapomina o drugim człowieku, o jego biedzie. No, jest wrażliwy. Myślę, że ten przykład ojca, który udzielał korepetycji ubogiej młodzieży, no, też w wrześniu zakłada szkółkę niedzielną, czyli z jednej strony własna formacja, Modlitwa do Boga, miłość drugiego człowieka. Czy wtedy, kiedy Rafał pracował w Brześciu, bo wspomniałeś, że budował tam twierdzę, czy on wtedy już był wojskowym, czy pracował tam jeszcze jako cywil? Nie, już, już był wojskowym, tam odbywali praktyki, zatrudniony był już. Bo to jest też motyw, który warto wydobyć, motyw, który no, wydaje się zupełnie nieoczywisty w jego... Historii życia. Rafał, który rodzi się w różnie polskiej, wileńskiej, tak jak wspomniałeś, wszystkie te tradycje patriotyczne. No i tutaj nagle ten sam Rafał wstępuje, staje się członkiem armii państwa, które Polacy traktowali jako zaborcy i państwo wrogie. Jest członkiem armii rosyjskiej, więc no, znowu co tam się wydarzyło, że Rafał taką życiową decyzję podejmuje, która też na pewno nie cieszyła się jakimś poparciem czy zrozumieniem w jego otoczeniu. To znaczy on. Dużo ludzi właśnie, jak się oprowadza, o to pytają, ale wtedy, kiedy no, Rafał podejmuje służby, war, służbę w armii rosyjskiej, to stosunki między Rosjanami a Polakami są dobre. No, studia w Petersburgu, dlaczego podejmuje? No, to była jedyna szansa dla tej młodzieży wileńskiej na jakieś porządne wykształcenie więc no, do, mówiłem, że uczelnie w Wilnie były zamknięte. Taką drogą kariery też idzie Traugut. Więc no, czy Rafał często zarzuca się, że czy dzieci, młodzież, która się prowadza, że kolaboruje i absolutnie tak Rafał do tego nie podchodzi. I tak nikt, było Rafale z tych, którzy żyli z nim, nie powiedział, bo tak jak mówię, taką drogą kariery szedł Romuald Traugut. Kiedy Polska już na poważnie szykuje się do powstania, ruchy powstańcze są widoczne, no to Rafał prosi o dymisję z Armii Carskiej. No, nie tak. będzie walczył właśnie przeciw swojemu narodowi no, w armii, Obcego mocarstwa, zaborcy. Oczywiście, a Rafał bierze udział w walce, chyba w wojnie rosyjsko-japońskiej, w walce o Sewastopol i no, wtedy rzeczywiście. <laughs> Ten oddział jego odnosi sukcesy, czyli walczył z tą armią. Jeżeli był konflikt, to tych kadetów wysyłano, ale tutaj no, zdrowy rozsądek Rafała się obudził. On doszedł tej armii do rangi porucznika i to dawniej nie było właśnie brane i traktowane jako kolaboracja. To była... Ale jednak, jednak te napięcia były, bo sam tak, wspomniałeś, tak. że urosły aż do tego stopnia aż do tego poziomu, że wybuchło powstanie narodowe, które już zmusza Rafała do jasnego opowiedzenia się po której stronie stoi. Znaczy Rafał był przeciwnikiem powstania styczniowego. Jak sam mówi, że wiele już krwi wylało się na niwach Polski, Polska nie krwi, ale potu potrzebuje. On widząc te rozruchy chociażby w Warszawie, kiedy jest na pogrzebie jednego z rodu czartoryskich, widzi, że to powstanie chcą rozpętać tak naprawdę młodzież, no jak to by Mickiewicz powiedział Durna, chmurna, która ma jakieś takie wyobrażenia o sobie, wielkie ideały, która chce się porwać z motyką na słońce, a to powstanie nie ma szans powodzenia. I w Rafale też się budzi taki sprzeciw, że rzeczywiście przyłączyć się do powstania, jeżeli to rozpętali. Rozpętała no, głupia, durna młodzież, która nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji, bo on studiując w Petersburgu, służąc w armii rosyjskiej, znał sytuację armii rosyjskiej i znał sytuację armii polskiej. Ale no, teraz w nim taki konflikt z jednej strony wyżeście rozpętali, to sobie radzicie. Nie wiem, czy nie uderzamy to w jakieś narodowe świętości, ale w każdym razie patrzymy z perspektywy Rafała Kalinowskiego, tak, tak, który w tamtym momencie był ewidentnie przeciwnikiem wybuchu tak, powstania, tak, tak, tak. więc znowu pojawia się jakby kolejny nieoczywisty element jego życiorysu, tych elementów będzie chyba sporo. Jak to się dzieje, że Rafał, który jest porucznikiem armii rosyjskiej przyłącza się do powstania, które uważał za bezsensowne i skazane na porażkę? No, wpierw prosi o dymisję, właśnie z armii e, rosyjskiej. I tak, i tak jak mówi o tym konflikcie w nim, z jednej strony młodzież e, durna, chmurna rozpętała to powstanie, niech sobie radzi, ale ta miłość do bliźniego, miłość do własnego e, narodu, e, no, nie pozwala mu być bezczynnym, jeżeli naród gdzie walczyć to ja nie mogę pozostać bezczynnym. I zostaje właśnie dyrektorem rządu powstańczego na Litwie. Tu warto chyba jeszcze dodać, że Rafał tym dyrektorem zostaje właśnie nie w momencie, kiedy okazuje się, że to powstanie jednak miało sens i zmierza do jakiegoś szczęśliwego zakończenia i wtedy Rafał się do niego dołącza, ale właśnie w momencie, kiedy ono de facto już upada. Rafał przyłącza się do sprawy, która w tym momencie była już w zasadzie przesądzona była Przegrana tej sprawy. Tak, no, podob, podobnie jak właśnie Romuald Traugut. Dlaczego chce być też dyrektorem rządu powstańczego na Litwie? Z drugiej strony, no, powstanie na Litwie już dogasało, powstanie się kończyło i Rafał wiedział, że gdy walki ustają, zostają no. Sieroty, wdowy, kaleki, dzieci, właśnie młodzież, samopas często puszczona, którą się nikt nie interesuje. Głód, nędza wszechobecna. I chcąc temu właśnie zaradzić, decyduje się na to, by być dyrektorem rządu powstańczego na Litwie, a z drugiej strony dlatego, żeby no, całą winę wziąć na siebie. Bo mówi, kogo aresztują? Dyrektora, no... Przywódcę rządu powstańczego. I tutaj mała dygresja, bo często tych, których oprowadza się, zarzucają. Nowy go macie za świętego, a ilu on ludzi w powstaniu zabił? No, nie zabił nikogo, on nawet słał odezwy do rządu narodowego, żeby nie przysłali broni, bo to jest bez sensu. Ta młodzież się wykrwawia. A młodzież. Kwiat młodzieży polski, który ginie w powstaniu, przydałby się do odbudowy niepodległego państwa polskiego. On bardzo marzył o niepodległości, no wiadomo, nie doczekał, ale te jego marzenia, czyli kochał swój kraj, to że służył w, w obcej armii, to bardzo. Kształci się w Petersburgu, może tak powiem, to ma jego szansa, właśnie jakiejkolwiek kariery, jakiejkolwiek nauki wtedy. Czyli no. można, można powiedzieć, że cała ta historia związana z, z tym jego udziałem w Powstaniu Styczniowym, to był również efekt tego wychowania i patriotycznego, ale i tej szczególnej miłości bliźniego, która jest w stanie poświęcić się dla drugiego. To nie była jakaś matematyka czy, czy jakieś, jakieś przemyślenia obliczone właśnie na to, że jak ja tutaj przyjadę, przyjdę i włączę się w to, w to powstanie, no to teraz nagle wszystko się odmieni i, i, i zwyciężymy, tylko wiedział doskonale, że sprawa już jest przegrana i, i tak naturalne dla niego było, że w związku z tą miłością, którą miał w swoim sercu, że, że przystąpił do, do tej sprawy no, aby też służyć w taki sposób, jaki mógł. Tak, i wiedział, że sprawa jest przegrana. Tu dobrze powiedziałeś, że na pewno nie przystąpił do powstania z taką myślą, że teraz ja dzięki mnie odmieni się powstanie i wrócę z tarczą. Tak? No, wiedział, że jednak na tarczy wróci z tego powstania, a więcej. Że jeżeli chodzi o ofiarę ze swojego życia, z siebie, to tu ofiaruje, odda najwyższą cenę swoje życie. No bo dla dowódcy powstania, oddziału powstańczego, mogło się to jednoznacznie skończyć. I tak się skończyło dla Rafała. Taki wyrok był osądzony karę śmierci. Ale w jaki sposób w ogóle doszło do zakończenia tego powstania, i w jaki sposób doszło do ostatecznego aresztowania Rafała? Józefa wtedy. No powstanie na Litwie, gdzie Rafał Kalinowski był dyrektorem rządu powstańczego, już wygasało. To były, można powiedzieć, ostatnie podrygi. Jeszcze Rafał ze swojej strony też słał, jak powiedziałem, odezwy do rządu narodowego, żeby nie przysyłali broni, bo to jest bez sensu, bo tylko ginie młodzież polska albo zostają kalekami. No, siłą rzeczy powstanie upadło, zostało stłamszone. Rafał wiedział, że zostanie aresztowany, ale jakoś to nie wyprowadzało, można powiedzieć, go z równowagi. Nie napawało jakimś wielkim takim lękiem, rozterkami. Był człowiekiem już, który odnalazł Boga, głęboko się nawrócił. Czekał na dopełnienie swojego losu i rzeczywiście w wyniku donosu, jest aresztowany i też znacząca data no, tych znaczących dat Rafała Kalnowskiego jest dziennych jest bardzo dużo z 24 na 25 marca czyli znowu też mamy wspomnienie czy znaczy święto maryjne no, znowu w, w tym czasie jest aresztowany i osadzony właśnie w klasztorze pod i tam czeka na wykonanie wyroku, właściwie no, kary śmierci tak naprawdę. I tu uaktywniły się znajomości rodziny. No właśnie, Szczy... bo dostał karę śmierci, a jednak przeżył. Jak to się stało? Jednak przeżył. No tutaj zadziałała oczywiście Zofia Sputka-Werszczakówna, która jak dobry anioł towarzyszyła Rafałowi, Józefowi. Właśnie w jego drodze, tak jak powiedziałem, nawet jak go wychowywała, nie chciała mu się narzucać. Modliła się dużo za niego i jak mogła, to tak z boku zainterweniowała. I teraz też, no, oczywiście uaktywniła wszelkie znajomości, jego rodzina oczywiście, również i ojciec, ale też pomógł sobie Rafał Kalinowski swoją religijnością. Ci oprawcy widząc, jak on się zachowuje w więzieniu. Jak jest rozmodlony, jak jest pokorny, jak jest oddany Bogu, i tak jak mówię, no właściwie w nim wrażenia wielkiego, ani ten wyrok zdaje się nie zrobił. On po prostu jako wojskowy. A w wojsku liczy się dyscyplina, opracował sobie plan dnia, wstawanie o tej godzinie, gimnastyka, słuchanie mszy świętej, modlitwa, praca, nauka. Więc oni pełni podziwu byli, pełni podziwu dla Rafała Kalinowskiego i ten wieszatel, który no, miłosiernie wieszał tych powstańców, mówi tak, no... Zabijemy Kalinowskiego. Będzie kolejny święty do kultu, że naród zjednoczy się w kulcie Kalinowskiego. I też właśnie protekcja rodziny. Zamieniono mu karę śmierci na dziesięcioletni pobyt na Syberii. No, zmieniono też kategorię, właśnie, z której osadzono Kalinowskiego jako przestępca. Właśnie najwyższej klasy, ale obniżono rangę tej jego winy. Właśnie brano pod uwagę, że właściwie to on brał udział w powstaniu, żeby pomagać tym rannym powstańcom i tak dostał 10 lat właśnie pobytu na Syberii. No oczywiście no, zaborcy zrobili to w nadziei, że z tej Syberii oczywiście nie wróci. No, Ale plany Boże były. Rzeczywiście inne odnośnie Rafał. Tak, ale zanim jeszcze Rafał z Syberii wróci, myślę, że to też jest ważny etap, o którym warto powiedzieć. Najpierw w ogóle może jak Rafał na tą Syberię trafił, bo też dzisiaj myślimy bardziej z perspektywy samolotów, gdzie można łatwo się dostać z jednego końca świata na drugi, a Rafał trafia przecież tysiące kilometrów od miejsca, gdzie mieszkał dotychczas, od, od Polski i no, nie jest to oczywiste, jak tam trafić, tym bardziej, że no, ta podróż faktycznie była ciężka i, i zajęła dużo czasu. Tak, on 10 miesięcy podróżuje na Syberię albo do miejsca docelowego. No, właśnie tutaj też się ujawniają protekcje rodzinne, bo pierwotnie miał trafić do Nerczyńska, do kopalni srebra. No, wiadomo, że z Nerczyńska, no, z kopalni nikt żywy nie wychodził. O tym wiedział też Rafał i nie chciał tam trafić. I oczywiście też Zofia Werszczakówna uruchomiła różne kontakty. Akty, nawet skontaktowali się i jego rodzina z gubernatorem. No i ostatecznie wiadomo trafił do USOLA. Ale jak trafił na Syberię, jak się podróżowało wtedy, oczywiście były pewne etapy: z Wilna do Moskwy się dostali i później. Kolejne były miejscowości, gdzie zatrzymywał się Rafał Kalinowski. No oczywiście podróżowali jak? No, koleją, statkiem po włodze, kibitkami, też jechał na wozie pocztowym właśnie, ale często Rafał, no jeżeli chodzi o Podróżowanie kibitką bądź wozem pocztowym ustępował miejsca i szedł pieszo, właśnie bardziej chorym, bardziej chorym, starszym. Czyli ta wrażliwość na drugiego człowieka tym bardziej dała o sobie znać. I w czasie podróży, nawet na Syberię, inni widząc jego zachowanie, no, odkrywali. Boga, albo zadawali pytanie, w jakiego Boga on wierzy i to sprawiało ten jego przykład, ten sposób postępowania, że no, wracało do, do wiary. No, też to, co robił na Syberii, bo często też miałem takie wyobrażenie Syberii jak obozu koncentracyjnego, znaczy w Oświęcimiu, czy gdziekolwiek, gdzie tam Niemcy stworzyli, że tam do pracy zmuszano. Tam na Syberii, żeby przetrwać, trzeba było sobie tej pracy szukać. Rafał Kalinowski miał takie wykształcenie, że mógł z powodzeniem no, zajmować intratne stanowiska. On często nie chciał podejmować, żeby zostawić, dać szansę innym. To też ta miłość bliźniego u niego właśnie. Wychodzi. Czy nie był to model łagrów, które znamy później z czasów komunistycznych, chociażby. Tak, tak. Oczywiście część pracowała przy wyrębie lasów, no do czego byli też zmuszani i tak dalej. Oczywiście, ale generalnie jak osiedlali się w tych miejscach na Syberii, no to zajęcia pracy musieli sobie po prostu szukać. No więc, jaką pracę znalazł sobie Rafał? no Rafał Kalinowski był, pracował w warzelniach soli na usolu no tutaj też wychodzi jego taki dryl wojskowy wstawał właśnie o czwartej rano kąpał się w tych solankach co był mróz, no, tęgi ale mimo wszystko no żeby zahartować swoje ciało no i Pracował w tych warzelniach soli, ale też udzielał korepetycji. Udzielał korepetycji właśnie dzieciom rosyjskich dygnitarzy, którzy tam byli, bo Rafał mówi, że to jest też dla niego szansa na powrót do kraju. Tak? Kiedy był w Permie, to już bliżej właśnie tam udzielał właśnie korepetycji, ale nie tylko tym dzieciom rosyjskich dygnodarzy, ale również dzieciom polskim, dzieciom zesłańców polskich, To no bo tak jak mówię, był wrażliwy na ich biedę, na, na to, że nikt ich nie uczy, na brak wykształcenia, szczególnie mówił, że to co niszczy ducha młodzieży to próżniactwo, więc nie chcąc skazać ich na Niechybną no, porażkę, później życiową, no, kształcił ich. Oczywiście uczył języka francuskiego, niemieckiego, mechaniki. W muzeum nawet mamy ten list, kiedy jeden z wychowanków, dziękuję mu za wychowanie właśnie na Syberii, dzięki niemu później skończył medycynę, więc rzeczywiście efekty pedagogiczne odnosił Rafał. Kalinowski. Myślę, że w ogóle możesz jeszcze coś więcej powiedzieć o warunkach na Syberii, o tym jak to życie tam wyglądało, bo też jest to rzecz, którą kojarzymy często z lekcji historii w taki sposób bardzo hasłowy. No, ludzie trafiali na Syberię, później z tej Syberii wracali albo częściej nie wracali. Natomiast to, co tam się działo, jak wyglądało to miejsce, praca tam, ta społeczność Polaków, która przecież się tworzyła, tych Polaków było tam mnóstwo. I jak to działało i jakie miejsce znalazł tam sobie Rafał? To znaczy, musimy wiedzieć, że na Syberię wysyłano ludzi światłych, wykształconych, inżynierów. Jest takie wspomnienie, że jak Polacy opuszczali później Syberię, to ludzie wyszli, zaczęli dziękować im, wiwatować, rzucać kwiaty, bo dzięki nim oni tam zorganizowali sobie, jak powiedziałeś, społeczność. Czyli Polak chyba ma we krwi wszyscy podziwiali taką pracowitość, że stworzyli państwo od podstaw, struktury, sklepy, kościół, uczyli budowy dróg, mostów. No, poprawił się też byt tych ludzi, którzy już tam byli na Syberii od zawsze. A nie zapominajmy też, Rafał był właśnie budowniczym mostu, był inżynierem, a no, zsyłano na Syberię naprawdę ludzi no, wykształconych. Oczywiście księży, żeby ludzie nie mieli z nimi kontaktu, odsyłano do Tumki, czyli no, najdalej wysuniętym. No, punkcie Syberii, więc Rafał tutaj zobaczył też no, takie wezwanie dla siebie, żeby jednak uczyć tych ludzi, nie uczyć, ale no, żeby oni dzięki niemu też odkryli Boga, tak, uczyć modlitwy, wiary, katechizować, no bo był świeckim człowiekiem, co też mu właśnie pomagało, gdziekolwiek się zatrzymywał, to dbał o to, chciał, żeby w pobliżu był albo kościół, albo kaplica. Bo mimo wszystko, on zawsze o sobie mówił, że był tułaczem, był synem marnotrawnym, ale gdzie czuł się tak jak u siebie, gdzie czuł się w domu? No właśnie w kościele. Dzięki kościołowi. Właśnie dzięki adoracji Najświętszego Sakramentu. Chociażby w Permie, gdzie uczestniczył no, we mszy. Jak usłyszał polskie śpiewy, to się rozpłakał. No to jak on przeżywał właśnie tam na Syberii, no wiadomo, to byli zesłańcy. Nie wierzyli, że wrócą kiedykolwiek do kraju, czyli każdy kontakt z polskością, z wiarą, z polskimi pieśniami, no przeżywali to bardzo głęboko, bardzo wzruszali się, no, co jest też właśnie w listach i we wspomnieniach Rafała, Kalinowskiego. No to dziś przypomina mi się taki szczególnie dla nich wzruszający moment wigilii, którą przeżywali tam, tam na Wygnaniu jako taki coś szczególnie polskiego, szczególnie związanego z tą tożsamością religijną i narodową. A skoro tak w Usolu była ta słynna wigilia. No, wszyscy się chcieli przełamać z Rafałem Kalinowskim opłatkiem, księża całowali go po rękach on wzbraniał się przed tym. Ale oczywiście to była jedyna wigilia. Później już nie chcieli organizować, no bo tak, tak bardzo to przeżywali, organizowali w mniejszych grupkach. No bardziej intensywnie się właśnie chyba tam na obczyźnie przeżywa pewne rzeczy. A skoro tak do tej pory udawało nam się mówić równolegle o tych dwóch płaszczyznach, Oprócz tej biograficznej i tej bardzo aktywnej, to znaczy tego, co robił w tym czasie, czy można powiedzieć o jakichś szczególnych rysach jego duchowości, które wtedy się wykształciły? Czy było to, był to tylko okres, w którym on wzmocnił te wszystkie postawy, które już w nim były do tej pory? Ja myślę, że właśnie bym powiedział, że wzmocnił to, co w nim się już jakoś tliło. Chociażby miłość do kościoła, bo jak powiedziałem, tam czuł się u siebie. On pragnął gdziekolwiek, osiedlał się na Syberii, żeby w pobliżu był kościół, był najświętszy sakrament, który właśnie adorował. No, oczywiście, lektura lektura katechizmu o to dbał. Właśnie o taką formację bo zobaczył na przykład, że na Syberii księża jakoś tak nie do końca dbają o swoją formację teologiczną, intelektualną i odnośnie jego rysu duchowości to ja bym tutaj powiedział właśnie on oprócz życia Umartwionego, ascetycznego, co wyśmiewano, co rodzina zarzucała mu, żeby nie przesadzał, bo przecież są trudne warunki, to jednak on odpisał im, że przygotowuje się do kapłaństwa. Przygotowuje się do kapłaństwa i dlatego tam na Syberii dbał o lekturę religijną i teologiczną. Już nie mówiąc, że od księży pożyczał książki do teologii dogmatycznej, ale na przykład prawo kanoniczne tam też doczytywał. No, przygotowywał się od strony intelektualnej. Mówiąc o jego rysie duchowości, też można powiedzieć, że Rafał Kalinowski pokazał, że oprócz hartu ducha Asceza, modlitwa, ukochanie najświętszego sakramentu, Słowa Bożego, czyli to, co mamy, mówimy, co nazywamy życiem duchowym, też bardzo ważny aspekt intelektualny. A Ważny, właśnie aspekt, dbanie o, no trzeba wiedzieć. Wiedzieć, komu się chce służyć, kim jest Bóg, kim jest, czym jest czy kim. No, Kościół katolicki zgłębiał historię Kościoła. Czyli ważne pytanie, właśnie ja bym tu powiedział, że o ten aspekt intelektualny bardzo, bardzo dbał Rafał Kalinowski, co chyba wcześniej aż tak widoczne nie było. Dlatego na Syberię prosi, żeby mu przysyłać. Książki, no i oczywiście tutaj Zofia spod kamerów na też zadziałała odpowiednio jako macocha i przysłała mu, udostępniała takie książki, czy poprzez historię kościoła, poprzez takie już dyscypliny teologiczne, mariologię, oczywiście katechizm, żeby katechizować tę młodzież. Oczywiście mówił. Bardzo prosto, nie to, że prosił o książki teologiczne do prawa kanonicznego, żeby dzieci na, czy młodzież na Syberii uczyć tego, bo jeżeli chodzi o głoszenie kazań, to nie miał daru, nie miał daru słowa, ale często chętnie był słuchany, chętnie był słuchany, dlatego że mówił o tym, jak żył, właśnie to, jakby się o czym mówił. Odzwierciedlało się w jego życiu. Czyli był żywym świadectwem, potwierdzeniem tego, co mówił. Czy można powiedzieć, że to powołanie jego już właśnie tam się rodziło? Już tam odkrywał to te swoje pragnienie bycia kapłanem? Tak, tak. A to być może nawet wcześniej, kiedy on właśnie w Petersburgu klęka przy pustym konfesjonale, może wtedy już sobie obiecał, że wtedy jeszcze jak będę kapłanem, gdy będę kapłanem, to no będę więźniem konfesjonału, ale tam właśnie no to wtedy może w takim porywie młodzieńczości to powiedział, bo jeżeli zapłakany wyszedł z konfesjonału, nie poszukał kapłana, no różnie to zinterpretowane. No ale ta myśl się pojawiała, no, nie, nie każdemu się pojawia. Nie, każdemu, ale tam na Syberii rzeczywiście, rzeczywiście no, odkrył to powołanie swoje chyba i dojrzał, dojrzał przede wszystkim do niego. No, o dojrzewaniu tego powołania to jeszcze pomówimy, bo wypuściliśmy się na Syberię i chyba nie zdążymy z niej wrócić. Natomiast jeszcze jeden może bym tutaj wątek wydobył, żeby domknąć ten okres syberyjski, wspomniałeś o tym, że chociażby podczas Wigilii wszyscy chcieli przełamać się z Rafałem Opłatkiem, że nie był postacią przeciętną. W tej społeczności. Polskiej, czy w ogóle w społeczności zesłańców, która na Syberii się ukształtowała, Rafał również był autorytetem, był taką postacią nieszablonową, większego formatu niż reszta. Czy o tym jeszcze mógłbyś coś wspomnieć i tym też podsumować ten syberyjski okres? Jak Rafał był traktowany, czy jak był postrzegany przez innych, którzy z nim wtedy żyli? To właśnie, to jest dziwne. Księża go oczywiście krytykowali, wyśmiewali tą jego no, przesadną. Yy... Przesadne modlitwy, długo się modlił, że nawet mówili, że to jak kobieta, kobiety się tak długo modlą, gdzie to, żeby tak mężczyzna, jeszcze świecki się tak długo modlił. Ale to, co yy, budziło podziw i szacunek, to jego heroiczna miłość bliźniego. Co dostawał w paczce od bliskich, wszystko rozdawał. Ale tu rzecz yy, znamienna, nigdy niczego mu nie brakowało. Kiedy miał. Imieniny, czy urodziny, to wszyscy dawali mu no, to, co mieli, czym się mogli podzielić, czy to, co dostali też z domu, czy jedzenie, ale ubiór, buty. On dostając do rodziny wszystko rozdawał, ale jakby też inni, odwdzięczając mu się, no, też mu tego ofiarowali, to czego akurat potrzebował. Ta właśnie miłość bliźniego to ofiarowanie się moc, siła do tego, żeby z czegoś zrezygnować, żeby innym było lepiej, niemyślenie o sobie, zapomnienie właściwie o sobie. I to był też element jak, tego, jak się przygotowywał do kapłaństwa. Był bardzo y, widoczny na Syberii i budził podziw. I dzięki temu wielu wracało do wiary, ale na przykład wielka przyjaźń łączyła go, i to do końca, z Benedyktem Tybowskim. Wielki przyrodnik, właśnie kartografy, badacz flory fauny Bajkału. Nad Bajkał Rafał Kalinowski często jeździł, nawet jako chyba już przeor też, właśnie żywo interesował się badaniami Dybowskiego. Dybowski był nieprzejednany do religii, on nie nawrócił się, pięknie by było, że Rafałowi Kalinowskiemu nawrócił się. Nie, 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 pozostał do końca niewierzący, ale... Na przykład Rafał Kalnowski często u niego przebywał. Zainteresowany był badaniami, właśnie Dybowskiego i między innymi. Odpoczywając gdzieś na wakacjach, nad Bajkałem leżała, leżał no, szkielet, nerwy bajkalskiej, i Rafał go naszkicował. Naszkicował, opisał, i tak dalej, to musiał znać chyba anatomię, i tak dalej. No i to trafiło do y, czasopisma przyrodniczego, naukowego, no i nawet zaproponowano Rafałowi właśnie już etat chyba no, profesora na uczelni, ale no, zrezygnował, bo on myślał o, o czym innym, ale rzecz y, znamienna. No i Później, jak Dybowski wraca do kraju, jego córka ma na zajęcia religii opisać życie jakiegoś świętego. A wiadomo, no, w domu ateisty, no, niewierzącego człowieka, nie było książek religijnych, żywotów świętych. No, Rafał Kalinowski też się rozczytywał właśnie w Żywocie Świętym, Piotra Skarbiki I dzięki temu żywotowi też. Poznał Karmel, ale to, to już. To już <laughs> i, zostawimy tak, na później, później, ale to właśnie na Syberii, ale to właśnie na Syberii. Właśnie tam dbanie o tą formację intelektualną jest bardzo ważne i bardzo znamienne. No to Dybowski opowiedział tej córce: Mówi, no, jeżeli są w ogóle święci. No to ja takiego człowieka chyba spotkałem. I on powiedział jej życiorys Kalinowskiego, to jak on postępował na Syberii, jak się zachowywał, co robił. No i ona opisała życie Kalinowskiego. No i dostała najwyższą notę. Czyli rzeczywiście no jego traktowano jak świętego. Tam modlono się takim wezwaniem przez modlitwy Kalinowskiego: "Wybaw nas, Panie". No i później jako zakonnik jak właśnie szedł na przykład z Czernej, żeby spowiadać siostry pieszo, wychodził o drugiej w nocy, żeby do Krzeszowic na pociąg dojść i żeby spowiadać siostry właśnie, no to jak na dworcu go widziano w Krakowie, to mówiono, mówi, no, no, mówili ludzie, że idzie święty. Więc ta świętość była u niego rzeczywiście bardzo, bardzo no, widoczna. Ale o tym może będziemy mówić jeszcze w przyszłości: jakim był zakonnikiem i, i jakie zadania wypełniał. Dziś może zatrzymajmy się już na Syberii, bo tych faktów z życia Rafała podaliśmy bardzo, bardzo wiele i na pewno uda się nam jeszcze spotkać z Tobą, Tomku, żebyś nam popowiadał o tych następnych perypetiach jego życia i tej drodze duchowej. Także bardzo serdecznie Ci dziękujemy za tą dzisiejszą rozmowę. Ja również dziękuję. Był z nami oczywiście ojciec Marcin Wojnicki, któremu też dziękujemy. No i was wszystkich oczywiście zapraszamy do śledzenia naszego podcastu, ponieważ, ponieważ już za niedługo pojawią się kolejne odcinki, czy kolejny odcinek dotyczący życia świętego Rafała Kalinowskiego. I tak jak zwykle, bardzo prosimy Was o wsparcie, przede wszystkim modlitewne naszych inicjatyw i naszego podcastu. Prosimy Was o subskrybowanie naszego kanału, o pozostawienie komentarzy, o polubienie tego czy innych rozmów również. No i oczywiście dla tych wszystkich, którzy mają taką możliwość, prosimy również o wsparcie poprzez Patronite. I dziś mamy taką niespodziankę dla Was wszystkich, ponieważ zdecydowaliśmy, że pierwsze trzy osoby, które będą naszymi patronami po tym odcinku, otrzymają jeszcze Modlitewniki ze świętym Rafałem Kalinowskim, różaniec i droga krzyżowa, autorstwa dzisiejszego naszego gościa, czyli brata Tomasza Kozioła. Bardzo dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Czekuję, Smak karmelu, podcast karmelitański.